Otwarte oczy ma, a głowa pełna. Cześć, rozmawiamy dzisiaj z Kasią i Jackiem z zespołu Kwiat Jabłoni. Cześć. Cześć. Żeby mi się przyśnił taki świat, którym się nie boję. Na początek chciałbym was zapytać o historię związaną z powstaniem waszego zespołu, a konkretnie z nazwą i o piosenkę. Kwiat Jabłoni jest taka piosenka, którą gramy na prawie wszystkich naszych koncertach i od tej piosenki pochodzi nasza nazwa, bo bardzo dużo jej słuchaliśmy jako małe dzieci i ta piosenka właśnie opowiada o jabolu. To był jabol sprzedawany kiedyś, już teraz niestety nie. I co? I po prostu przez to, że jej dużo słuchaliśmy, to postanowiliśmy nazwać zespół tak, jak nam się najlepiej kojarzy z dzieciństwem. Tak, no faktycznie, że to jest jeden z nielicznych utworów takich, które pamiętaliśmy po prostu z okresu tego najwcześniejszego dzieciństwa. Dlatego właśnie Kwiat Jabłoni. Niedawno wydaliście swoją pierwszą płytę. Odnieśliście dosyć duży sukces, ponieważ graliście na Openerze, na Woodstocku. I czy macie już w planach kolejną płytę? Tak. Tak. Ona się rodzi powoli, bardzo powoli. Jacek tworzy piosenki, ja tworzę piosenki osobno. Jeszcze Jacek nie słyszał żadnej mojej, ja nie słyszałam żadnej jego, chyba że fragmenty jakieś, tak, plotki krążą. Tak, że czasami właśnie jak jesteśmy akurat w domu rodzinnym razem z Kasią, to nie wiem, ja ćwiczę na pianinie, coś tam wymyślam, czy Kasia, to gdzieś tam przez ścianę mniej więcej wiemy, co się dzieje, ale mało. Mało, ale już niedługo nadejdzie ten moment, że sobie pokażemy to i będziemy razem pracować nad aranżacjami. Chciałbym was zapytać o powstanie piosenki Dziś późno pójdę spać. Nie wiem, czy wiecie, ale wersję woodstockową na Kręcioła zobaczyło już 1 000 000 osób, co jest najlepszym wynikiem tegorocznym. Doniósł nam fan, wierny fan, więc od niedawna wiemy i jesteśmy bardzo zdziwieni, bo wyprzedziliśmy zespoły, które od lat są dla nas bardzo ważnymi zespołami, więc na przykład Casey Drinkers wyprzedziliśmy, Agnieszkę Chylińską, tak, która przecież dała niesamowity występ, widzieliśmy. Łydkę Grubasa, w sensie no, naprawdę były niesamowite zupełnie zespoły i to, że jesteśmy na tym pierwszym miejscu, nakręciła TV, to no, szczerze się kompletnie tego nie spodziewaliśmy i jest nam strasznie, strasznie miło, że tak wyszło. A jak wspominacie sam festiwal? Jakie to są emocje na największym w Polsce festiwalu? Ja bym powiedział, że jakby najważniejsze są emocje, które towarzyszyły nam w ogóle tam na tym festiwalu, nie tylko na scenie, bo my oboje z Kasią byliśmy pierwszy raz na Woodstocku i, no, i to było coś magicznego. To znaczy tyle życzliwości i radości, ile tam było nagromadzonej wśród ludzi, to było coś nie do opisania i będziemy tam naprawdę wracać. No a ten koncert, który się odbył, był naprawdę największym w naszym życiu i nie wiem, kiedy się uda ten rekord pobić, bo tam podobno było około 100 tysięcy osób pod sceną i no to jest coś nie do opisania. Może dostaniecie z tego bączka. Macie bardzo dużo pozytywnych komentarzy pod filmem. No, zobaczymy, jeszcze nie chcemy zapeszać, ale no byłoby super, wiadomo. Coś chcesz jeszcze dodać? To byłoby super. A jak się pracuje rodzeństwo? Czy macie często jakieś różnice artystyczne? Czy wszystko wam tak łatwo przychodzi, łatwo się dogadujecie? Właśnie z tego powodu, że jesteśmy rodzeństwem, to o dziwo, znaczy nie o dziwo, właśnie wszyscy myślą, że bycie rodzeństwem przeszkadza we współpracy, a to nie przeszkadza, to pomaga, bo między nami jest tylko 1,5 roku. Jacek, nie śmiej się do mnie. To nie uwiarygadnie mojej wypowiedzi. Tylko 1,5 roku jest między nami. Tylko się chciała powiedzieć, że między nami jest 1,5 roku różnicy i że się po prostu świetnie muzycznie dogadujemy. Bo słuchaliśmy zawsze tego samego, no i to pomaga. Właśnie, a czego słuchaliście? Co jest waszą inspiracją muzyczną? Czy jest ktoś, z kim chcielibyście wystąpić? Może kiedyś na scenie, w duecie? Tak. Czy to ta sama osoba? No wydaje mi się, że niektóre się pokrywają na pewno. My tak sobie czasami marzymy, że jak na przykład będzie kolejna płyta, to że zaprosimy na koncert jakiś większy właśnie różnych wykonawców i jeszcze no wiadomo, że się nie zdecydowaliśmy i też to zależy od tych osób,
i chcielibyśmy na przykład wystąpić z Tomkiem Organkiem, bo go strasznie lubimy, z Ralfem Kamińskim. Mamy jeszcze parę takich naszych pomysłów, ale czy do tego dojdzie, to nie zależy tylko od nas. A z takich wielkich marzeń, takich już poza Polską i poza rzeczywistością, no to ja na przykład bardzo bym chciał wystąpić z Chrisem Teedy, czyli po prostu tak, mandolinistą, który wydaje mi się, że jest najlepszy w ogóle, istniejący i no tak. Ja bym chciała wystąpić z tych rzeczy poza rzeczywistością, z Paulem Simonem. A widzicie to miejsce, gdzie będziecie za 20 lat na scenie muzycznej? Kto chciałby tak odpowiedzieć pierwszy? W korporacji. Gdzie widzisz się za 20 lat? Gdzie będziemy mieć wtedy? Wtedy będziemy mieli koło tam, no, przed 50. No to jest bardzo trudne pytanie. I ja na przykład widzę siebie, nie wiem, czy koncertującego nadal, bo to zależy od różnych rzeczy. Nie, no po prostu nie wiadomo, czy to się utrzyma. Ale to, co bym na pewno chciał robić, to być aranżerem, kompozytorem i cały czas siedzieć w muzyce. No ale czy koniecznie na scenie, to już zobaczymy, jak będzie. Ja na pewno chcę się widzieć nadal działającą twórczo, działającą wykonawczo, bo to jest zdecydowanie zajęcie moich marzeń i od dziecka marzyłam, żeby móc jeździć na koncerty, zajmować się muzyką, więc nie sądzę, żebym miała robić coś innego. Ale jeżeli już miałabym robić coś innego, to pewnie będę siedzieć na wsi i hodować kury. Naprawdę. Dosyć fajny pomysł. A czy ogólnie jest trudno zaistnieć zespołowi nowemu na polskiej scenie muzycznej? Bardzo trudno. To jest ekstremalnie trudne. Jest morze nowych wykonawców i z Jackiem zmagaliśmy się z tym wcześniej przez przynajmniej, myślę, że 5 lat co najmniej. Graliśmy z zespołem Hollow Quartet i z tym zespołem, chociaż staraliśmy się bardzo, nie osiągnęliśmy w zasadzie nic. No nie. Ja tutaj sprostuję. Oczywiście graliśmy koncerty i czerpaliśmy z tego mnóstwo satysfakcji. Był to na taki moment, że nam się wydawało, że już zaczniemy koncertować tak naprawdę na poważnie po tym, jak wystąpiliśmy w Must Be The Music i tam byliśmy dosyć dobrze odebrani. Więc uważam, że było dużo, dużo takich małych sukcesów. No ale wiadomo, że teraz jest zupełnie inaczej. Faktycznie trudne jest to, że nie ma tak naprawdę przepisu na taki sukces dla zespołu, bo jest masa dobrego materiału i w internecie i w ogóle ludzi, którzy występują bardzo, bardzo na wysokim poziomie. No ale to też zależy od publiczności, jak to zostanie odebrane, więc trzeba robić swoje i czekać. Jak myślicie, dlaczego wam udało się zaistnieć na polskiej scenie muzycznej w tak krótkim czasie? Trudno powiedzieć, ale na pewno w momencie, kiedy zupełnie przestaliśmy się przejmować tym przy pisaniu piosenek, przy aranżowaniu, tym, czy to będzie modne, czy nie będzie. Po prostu stworzyliśmy coś bardzo, bardzo od serca i rzeczywiście czujemy się szczęśliwi, że możemy grać i wykonywać do tej pory po prostu dokładnie to, co byśmy chcieli. Nie zastanawiamy się ani przez chwilę, czy to jest chwytliwe, czy nie. No to od tego momentu zaczęło nam zdecydowanie lepiej iść, ale przełomowym momentem na pewno było wstawienie na YouTube teledysku z Dziś późno pójdę spać, bo to był jedyny utwór na samym początku, który był. Nie zaczęliśmy od wydania całej płyty, tylko właśnie od tego, żeby zaprezentować się jak najbardziej spójnie jedną piosenką i teledyskiem. Tak, i ja chciałam jeszcze dodać. No ja dodam, że ta piosenka ma już 9 milionów wyświetleń na YouTubie. Już 9? Tak. Dzisiaj sprawdzałem. No to wspaniale, dziękujemy. Super, no właśnie to jest w ogóle niesamowite, nie? Że myśmy po pierwszym milionie myśleli, że dobra, super, no to jest w ogóle jakiś szczyt marzeń. No ale ciekawe, czy to dalej będzie rosło, bo przecież wrzuciliśmy to później na Spotify, Tidal i tak dalej. No i to cały czas rośnie, to jest dla nas w ogóle niepojęte nawet teraz. Ale właśnie chciałem powiedzieć na temat tej autentyczności, że tak czasami sobie rozmawiamy o tym, że być może polscy słuchacze
trochę zmęczyli się taką konwencją grania, gdzie widać, że wszystko jest wyprodukowane, że oczywiście wszystko bardzo profesjonalne i pięknie zagrane i głos w punkt, ale że nie ma w tym autentyczności, że widać, że sztab ludzi stoi za taką postacią. No i być może myśmy po prostu weszli w taką potrzebę naturalności na scenie. Na koniec chciałbym was spytać, czy macie czas na oglądanie jakichś filmów, seriali, może czytanie książek, a jeżeli tak, to co lubicie? To jest fajne pytanie, bo ja na przykład nie mam, a bym bardzo chciał, to znaczy poza kwiatem jeszcze studiuję na dwóch kierunkach, w związku z czym głównie czytam na te dwa kierunki. Chociaż to się właśnie skończyło. No, kończy się, no, tak bym powiedział. Bo jeszcze wrzesień się nie skończył, więc jeszcze trochę przede mną. To jeszcze dodam, a łatwo jest, czy może trudno jest powiązać koncertowanie ze studiowaniem? Trudno i na tym cierpią głównie studia raczej, ale na tyle dobrze mi się udało dogadać z prowadzącymi, że jakoś daję radę, ale jeżeli chodzi o czytanie książek, to właśnie mam rosnącą listę rzeczy, które bym bardzo chciał przeczytać. Jest na przykład to Stephena Kinga, bo przez to, że czytam głównie teksty filozoficzne, to bardzo jara mnie, jak mogę przeczytać książkę, gdzie jest jakaś fabuła, gdzie są jakieś postaci, gdzie się coś tam rozwiązuje, no, czego nie ma w tej literaturze, którą czytam na co dzień. A jeżeli chodzi o seriale, to cała Gra o Tron to jest mój rekord w oglądaniu seriali, tak to nie potrafię się jakby być na tyle regularnym, żeby to oglądać. No. A widziałeś ekranizację to? Pierwszą część, tak. I jestem fanem i dlatego też chciałbym przeczytać książkę, bo czytałem już Stephena Kinga Zieloną Milę i byłem zupełnie zachwycony, więc podejrzewam, że tutaj też no, stanie na wysokości zadania. A ty, Kasiu? Ja bardzo lubię oglądać filmy, właśnie nie seriale, bo seriale mają dla mnie ten minus, że po prostu są uzależniające i ja w pewnym momencie zamiast obejrzeć sobie każdego dnia po jednym odcinku, to ja niestety wciągam się tak, że zawalam całą noc i oglądam cały sezon na przykład w ciągu jednej nocy i czuję się potem strasznie źle, więc ja specjalnie, ostrożnie nie podchodzę do oglądania seriali w ogóle, więc Gry o Tron nie widziałam ani jednego odcinka, bo się po prostu boję to zacząć oglądać. No bo to jest jakiś tydzień z głowy wtedy, żeby obejrzeć wszystko. Tak, 8 sezonów chyba jest, o ile się nie mylę. No tak, 8. No. Więc oglądam filmy i bardzo, bardzo lubię chodzić na koncerty. I rozrywkowe, i poważne, wszelkie. Ostatnio też czytam takie krótkie manifesty polityczne, ale teraz nie mogę przypomnieć tytułu serii, więc może powstrzymam się od opowiadania. A najlepszy koncert, na jakim byłaś jako widz? O kurczę, to na pewno było kilka, ale wyjątkowo dobrze wspominam wszystkie, oba koncerty Herbiego Hancocka, na których byłam w Warszawie oba i też koncert Paula Simona, na który pojechałam do Niemiec. O. A ja chyba miałam takie ostatnie, najmocniejsze przeżycie właśnie na koncercie, na którym nie grałem. To było na openerze na zespole Greta Van Fleet i po prostu urzekli mnie w 100%. Czułem się, jakbym po prostu był na Woodstocku tam w latach 60. Było super. Z tych bardziej świeżych też koncertów na openerze najbardziej chyba przeżyłam koncert zespołu Django, którego nie znałam w ogóle i oczarowali mnie na koncercie. Dobra. Dzięki piękne za wywiad. Dzięki. Dzięki. Bardzo dziękuję. Była wielka przyjemność dla was zagrać. Jacek Sienkiewicz, mój brat. Moja siostra Kasia Sienkiewicz. Teraz starałem się rozwinąć bardziej w stronę także zespołowego śpiewania. No i muszę przyznać, że to gdzie to mnie zaprowadziło, to jest niesamowite. Śpiewaliśmy w Agrigento, w kompleksie świątyń, które wybudowali Rzymianie w I wieku przed naszą erą.